Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play KO2, nie, Kangurek KO2, runda druga. Więc tak, na początek chciałbym wspomnieć, że niestety, ale to nagrywam drugi raz. I po drugie, niestety, ale nagranie, które miało być, to się po prostu nie nagrało. Najzwyczajniej w świecie, więc niestety będę miał więcej przedmiotów niż powinienem mieć i po prostu internet. Przerwałeś przygodę. Dobra, chyba pewnie kształtowana jazda lodowa jaskinia. Tutaj skończyliśmy poprzedni odcinek, więc będziemy robić dalej, więc szalona jazda. Jedziemy. Śpiesz się do kopalni kryształów. Maszynista szykuje tam transport zwierząt dla Huntera. Masz bardzo mało czasu, więc wykorzystaj snowboard. Dobra. No to jadymy. I tu, nie wiem czemu, ale tu strasznie mi tak przypomina SA2. Niektóre tutaj melodie są bardzo tutaj podobne do SA2, bądź co bądź. A no cóż, no poziom snowboardowy, co tutaj dużo o tym mówić. Lubię snowboard, nigdy nie jeździłem, tak przyznam, na żadnych tego typu rzeczach, ale no lubię grać w poziomy tego typu. Oła, SA2 pełną parą, poza dla kumatych. Co ja dużo mogę powiedzieć, no po prostu lubię takie typy poziomów. Można tutaj szybko jechać, niezależnie jaka to gra, to można sobie szybko jechać w takich poziomach. To jest fajne właśnie. Czy choćby to była gra o wolnej postaci, czy gra o szybkiej postaci, to zawsze, jak jest poziom snowboardowy, to zawsze te postacie są szybkie. Ale na przykład, no, bardzo mi to przypomina, ała, zjazd w Raymanie Trójce, który też się będzie coś odbywał właśnie w lodowej krainie. No, snowboard, ale dobra, mniejsza z tym. W każdym razie bardzo mi to przypomina Raymana Trójkę. Nie wiem właśnie czemu mi tak bardzo KO2 przypomina Raymana Trójkę. Może tak, że może to dlatego, że mniej więcej grałem w obie te dwie gry jednocześnie. Tak, jak powiedzmy, że grałem równocześnie w obie te gry. Jak w SA2. Ej, co się stało? Jak w SA2 po prostu są triki na końcu tych railów. Ale kończąc, po prostu chociaż inaczej grałem w KO. Przyznam wam się szczerze, że to jest mój pierwszy raz, kiedy gram w polską wersję KO2, ponieważ ja w KO2 grałem na PlayStation 2 i po prostu tam nie było tam nie było dubbingu polskiego. Więc dla mnie to jest nowość, aczkolwiek no i Rayman 3 to była dla mnie taka gra, którą grałem po polsku. Nie no, z pierwszych, bo na pewno też jakąś tam część tego odgrywała Różowa Pantera. W sumie to niezbyt dużo grałem właśnie w takich polskich gier. W sensie zdubbingowanych na język polski, bardziej tutaj się skupiałem na angielski, czyli na przykład na Sonic Heroes, które mieliście, niedawno mogliście podziwiać, zhakowane troszkę Sonic Heroes w gameplayu. Bo tak, to Sonic Heroes, które widzieliście, było zhakowane. Zhakowałem tam, żeby był widescreen i 720p. I dodatkowo jeszcze usunąłem nie wiem, odblaskowość z postaci, więc no nie, no przyznam, że troszkę dużo tamtego było. No i coś, czego nie lubię w ogóle wszędzie, czyli po prostu scena, gdzie coś nas goni. To w żadnej grze ja tego nie lubię. A SA2 jest tego świetnym przykładem. Dobra, ale oby, żeby nas to zgubiło. Chociaż to coś, ta koparka, albo odśnieżarka.
W sensie to jest chyba odświeżarka. No jakim stylem przejechać? W sumie mógłbym po prostu przejechać. Dobra. Moja teoria poszła! Okej, okay, zjeżdżamy, jest wszystko okej. Okay. W sumie to pewnie koło by nie miał szans tutaj. Gdyby sobie na nóżkach chodził. No. Tamten sobie pojechał, a my idziemy dalej. Następny poziom. Kopalnie kryształów. To rozdzielczość w ogóle. Pliki BMP. Po prostu świetna rozdzielczość. I świetna jakość. W sumie ciekawe co by się stało, gdybym zamienił wszystkie pliki Kangur Kakao dwójki, w sensie graficzne, na... Okej. Okay. Gdybym zamienił wszystkie pliki Kangur Kakao graficzne na PNG, to czy coś to... Czy może gra by się po prostu nie włączyła? Czy coś by się lepszego stało na przykład? Bo no, jakości tych obrazów już nie polepsza w ogóle. To już niestety jest prawda. Ale ja nie wiem. Dobra, staram się wszystko robić tak jak robiłem wcześniej. Dobra, teraz tam ten przycisk trzeba w ogóle... Ten klejnot, gdybym go wziął, to bym mógł bez problemu przejść do portu. Na 100% chociaż jest wart, no nie wiem. No z 1000 dukatów był. Goddammit. No, kogo, dawaj. Te z 1000 dukatów byłby wart chyba. Do it. Okej. Okay. Tak to się robi. Czasami te castingi są strasznie mylące, bo ja... Kurde, no, nic się nie włącza od razu. No to ja, kurde, no... Nic nie robię w sumie, więc... A tu nagle, o... Coś się robi. Kurde. Dobra, więc idziemy dalej. Zwiedzamy te jaskinie. Echa, hehe. Pozdrawiam komatych. Aha, tam jest ten gość. Ciekawie, na ile strzałów z bumeranga ginie. 2, 3, 4, 5. Na 5. A na 3 ciosy bodajże. Moje. No, bumerangi, przyznam wam się szczerze, że żeście mnie, no nie. No nie usatysfakcjonowałyście mnie. Jakbym to miał powiedzieć. No. No takie 2 na 10 bym powiedział. Aha, to nie działa. Coś. Aha. Teraz to będzie działało. Teraz muszę tam wleźć z powrotem. Co nie, chyba, że mogę jakiś tu glitch użyć. Mogę? Mogę czy nie mogę? Nie mogę. Kurde! Fajnie by było. Właściwie bym mógł jakimiś glitchami się w tej grze pochwalić. No serio, glitchy w Kangur Kakao dwójce nie ma aż tak wielu. W trójce jest strasznie dużo, na przykład na skipnięcie prawie połowy gry. W sumie ćwiczę na to, żeby można było pominąć praktycznie całą grę. Też jest to możliwe. Ale no po prostu... jak na razie mi to daje w skórę, ale... Przyznam, że jest śmiesznie. Haha, mogę to pominąć. Chyba nie mogę. Nie mogę. Ha! Mogę pominąć tamtą całą trasę. YOLO? YOLO! Hahaha! Pominąłem checkpoint, to się źle skończy. Okej. Okay. Gdzie powinniśmy iść? Może tutaj. Może to by się udało. W sumie ciekawy jestem, co by za tym było. Bym się przecisnął. Nie byłoby to aż tak trudne. Ale nie, po co? W ogóle, wow. Te oczy. Bardzo mi przypominają oczy Raymana z Raymana trójki. Był kiedyś taki glitch.
Znaczy, aha, to my to otwieramy, spoko. Kiedyś udało mi się zrobić pewien glitch, który pozwolił mnie na widzenie w środku modelu Raymana. Po prostu widziałem jego oczy. To było przerażające. Żeby nie powiedzieć gorzej. Ale no, przyznam, strachłem nawet. Chyba ten poziom został. Ani byś się ważył. Co? Ani byś się ważył? Ojen. To. Nie wiem, nie było złe chyba. Tylko już myślałem, że jakiś, nie wiem, softlock był nagle. Tego nie pamiętam. Co się dzieje się? Myk, haha! O. Pieniążek. To lubię. Don't be rude! Przestańcie mnie. Czekas. Dobra. Nie zabijajcie mnie. Jej! Znowu zjeżdżanie. Czy jest? W ogóle z tego miejsca chciałbym podziękować Kapibarowi za powiedzenie mojego błędu, że nie dałem odpowiedniej nazwy odcinka, jakiej chciałem. Oczywiście zostało to zmienione. Myślałem, że zrąbałem. I? No co, doleciałem. Otworzyłem skrzynkę, nie uzdrowiło mnie. Wow, uzdrowiło, tylko musiał dolecieć. No i te pingwiny mnie bardzo zastanawiają, ponieważ no w końcu chcę je uratować, a one mnie po prostu atakują. I chciałbym się dowiedzieć, czy one mogą spaść. Nie mogą spaść, okej. Prawdopodobnie mogłem domyśleć się tego, ale dobra. Pyk, dziękuję. Musiałem to oczywiście zrobić, bo nie byłbym sobą. Czy coś jest fajnego? W sumie ja nie mogę, mogłem całą tą platformową scenkę pominąć po prostu stąd wypadając. Wow. Tam nic nie ma. Wiesz, w sumie coś tam widzę chyba. Czy to jest easter egg? Chyba nie, ale warto sprawdzić dokładnie. Nie, chyba nic tu nie ma. Tak mi się wydaje. Wkrótce jak sobie wyobraziłem, gdyby ktoś wreszcie złamał format plików KO 2 i by tak zrobić remake KO 1 w KO 2. Ja nie mogę. To było fajne. No, czyli idziemy do pociągu. Jedzie pociąg z daleka, na KO nie czeka. Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. No. No i walka z bossem, czyli jak mogliście się dowiedzieć, z maszynistą. W ogóle fajne jest to w tej walce, że mamy nie dość, że auto-aima z po prostu z tymi tutaj pachołkami. To jeszcze dodatkowo automatycznie chodzimy na boki. Dobra, tamten padł, teraz ten. Dobra, czyli po dwa ciosy i padają, spoko. No i teraz. Ojeny. No i dobra. Walka z tym maszynistą. To jest easy w ogóle, bo musicie. Wystarczy, że będziecie mnie go nawalić. I nie, to nie jest jeszcze koniec walki. Po prostu przechodzimy do fazy drugiej. Tych faz jest bodajże 3, z tego co pamiętam. Pyk, dziękuję bardzo. To jest chyba najłatwiejsza walka ever z minibossem, jaką kiedykolwiek widziałem. Wystarczy, żebyście nawalili w te beczki, a później w niego. Nawet nie musicie nawalać w te beczki. I po prostu tak mało leci, że spokojnie ominiecie.
Nie ominiecie, tylko po prostu, że nie musicie ich ominąć aż. Okej, okay, easy. No. Goddamn. To jest ostatni. A raczej nie. No, dajcie mi wreszcie tego ostatniego, no wreszcie. No i teraz wam to udowodnię. No może jednak warto by te ostatnie skrzyneczki pokonać. Ale tak tylko troszeczkę. No. Jest Gites. Dobrze, że już jesteś! Udało ci się uwolnić zwierzęta z transportu w zimowej krainie! Hunter będzie wściekły! Dużo zebrałeś monet? Tak, no trochę. Wciąż jest ich za mało. Nie szkodzi! Słyszałam o wyścigu, który ma odbyć się w porcie! Nagrodą jest 1000 dukatów! Idź w stronę latarni morskiej, tam znajdziesz motorówkę! Okej, okay. Tam jest latarnia morska, więc tam chodźmy. Czy tu jest motorówka? Jest motorówka, nice. Dobra, to nie. Wyścig, o. Wyścig jest bardzo prostą minigierką, chociaż wielu ich nie lubi. Chwila. Bo zrąbałem od razu. O. Wystarczy cały czas naparzać przycisk przyspieszania i macie po prostu wszystko w garści. Hej. Dobra. Jest to bardzo łatwy wyścig, przyznam się szczerze. No w KO dwójce, KO Challengers, przepraszam. To po prostu była jedna z najłatwiejszych gierek ever. Znaczy tych minigierek. Gdyby była sama jedna minigierka poświęcona temu poziomowi, to grałbym, męczyłbym. Jak się wam tak w ogóle zauważcie, że ta motorówka już ma normalną grafikę tego H, czyli H. No i po prostu to mnie dziwi, dlaczego w poprzednim odcinku tamten... Nie wiem, jak to się nazywało. Wtedy chyba na skrzynce to było bodajże? Chyba tak. To w takim razie na skrzynce... Aj. Na skrzynce było to kompletnie osobna grafika. Co jest dziwne. Jak dla mnie to jest dziwne, no. Gdybym ja to wszystko programował i odpowiadał na przykład za scenę graficzną gry, to ja bym sobie na coś takiego nie pozwolił. Ale wystarczy, będziecie korzystać też z wszystkich skrótów, czyli praktycznie z tych, których ja pokazuję, a widzicie, nie mają szans już mnie dogonić, aż sobie tutaj przejdę, taki jestem pewien. Kurde, nie mogę tutaj co innego nie mogę tutaj. Dobra, więc musimy tu iść, rozwalić wszystko, będzie ok. Tak, tak, no właśnie. Demet. Lamie, to jest złe, zaraz mnie chyba dogonią i przegram, tyle będzie. Ale tak, za ten wyścig mamy otrzymać 1000 dukatów, ja oczywiście już te dukaty, to znaczy oczywiście, niestety już te dukaty otrzymałem. Więc ich nie dostanę najzwyczajniej w świecie. No i cóż. No i będzie taki myk, pyk i w ogóle. No, tada! Wygrane! W ogóle ci dwoje to są po prostu dwa modele wyanimowane w tym samym... Nie wiem. Tak samo położone, czy jakoś tak. To będzie. Hej, zaczekaj!
Spoko. Usłyszałem od papugi, że pomogłeś wielu zwierzętom. Nasz wnerwia mnie. Także potrzebuje twojej pomocy. Hunter wraz z ośmiornicą zatruwa ocean. Wszystkie żółwie, które im przeszkadzały, zostały zamknięte w klatkach. Pokonaj ośmioramiennego bandytę i uwolnij moich przyjaciół. Ja nie lubię tej postaci, on po prostu tak wolno gada. W ogóle ile nam zostało do końca już? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć poziomów, tylko kurde bela. Dobra ludzie, ale niebezpieczna Rafa będzie już w następnym odcinku. Bo najzwyczajniej mi się nie chce. Możecie mówić, że Pixel Leni w ogóle, ale mi się po prostu nie chce, a więc... No cóż mogę powiedzieć. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć, pa pa!